Wszystkich dzisiaj na strzelnicy w Aleksandrówce. Nazywam się Grzegorz Panasiuk, jestem prezesem Koła Ligi Obrony Kraju w Żylowie. Bardzo się cieszę, że mam okazję się dzisiaj spotkać. I na początku może pozwólcie Państwo, że serdecznie przywitam osoby, które dzisiaj zechciały przyjechać i uświęcić tą uroczystość naszego otwarcia strzelnicy. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wszystko cokolwiek stworzyłeś jest dobre i nie ma niczego, co byłoby złe samo z siebie, o ile przyjmujemy je z dziękczynieniem z Twojej ręki. Wszystko bowiem uświęca Twoje słowo i nasza modlitwa. Chwalimy Cię i uwielbiamy. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest Twoja chwała i moc i dobroć Twoja. Prosimy Cię, pobłogosław ten ośrodek sportowy, tą strzelnicę i wszystkich, którzy będą z niej korzystali, aby nieustannie wzrastali w swoich zdolnościach, w patriotyzmie, w trosce o swoich bliskich, a także w wierze i od Ciebie doznawali nieustannie pomocy, opieki, a również bezpieczeństwa. O to prosimy Cię przez Chrystusa, Pana naszego. W krótkiej modlitwie pomódlmy się właśnie o to bezpieczeństwo. I szczerze mówiąc, jestem mile zaskoczony, że coś takiego mogło powstać, nie że tutaj akurat, ale że w ogóle coś takiego powstało. Dzięki oczywiście działaczom z klubu Zdrelowa, ale przede wszystkim chyba ludziom, którzy się do tego w jakiś stopniu przyczynili, czyli sponsorom, działaczom, którzy pomogli, bo żeby coś stworzyć, to trzeba najpierw, bo myśl, ktoś tam po sobie pomyślał, że no dobrze, no tworzymy strzelnicę, budujemy strzelnicę, ale żeby to zrobić, to trzeba mieć też no jakieś wsparcie moralne choćby nawet, że słuchaj, zacznijcie, jak zaczniecie, to ja za chwilę spróbujemy coś tam pomóc. Z tego, co widać, można tu organizować super zawody. Takich strzelnic, no przykrością muszę powiedzieć, LOK, jeżeli chodzi o Lubelszczyznę, ma mało. Jest to obiekt bardzo ładny i tutaj już wprawdzie nie ma starosty, ale jest przedstawiciel, jak to się mówi, poprzedni. Więc ja mam taką propozycję ewentualnie do rozważenia tutaj także przez klub, zorganizować tu zawody administracji. Proszę pana Sławomira, bo w imieniu pan Mariusz Filipiuk, starosta, jeśli przeczytam, podziękowanie za wniesiony wkład i zaangażowanie w propagowanie sportów obronnych, Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Lublinie. O, przekazanie. Serdecznie dziękuję w imieniu pana starosty i obiecuję, że przekażę to. Dzięki. Niezwłocznie po przybyciu do urzędu. Że każdego mężczyzna i niektóre kobiety też pociągają takie sporty jak strzelanie. Dziękujemy za to Lidze Obrony Kraju, która od zawsze promowała tego typu zawody, zawsze rozpowszechniała je. Jesteśmy na historycznym Podlasiu i cieszmy się z tego, że tu właśnie na Podlasiu, w lubelskim województwie, takie inicjatywy powstają. Niech ten rodzaj sportu przyczynia się do również tego, byśmy w życiu codziennym, w pracy zawodowej byli tak precyzyjni, starali się być tak precyzyjni, jak podczas wykonywania właśnie tego strzelania, byśmy
tak celowali, byśmy śledzili tor lotu, byśmy również liczyli się, jakie będą konsekwencje naszych decyzji. No, mam tu wielką przyjemność, że gmina Adrelów, Urząd Gminy jest miejscem, w którym broń od lat jest składowana, a Liga Obrony Kraju bardzo prężnie tu działa. Pomysł budowy strzelnicy tutaj powstał lat temu, tutaj kilkanaście, jak samorząd Drelowa zastanawiał się nad tym, jak zagospodarować to miejsce, w którym jest. Aleksandrówka jest wyjątkowym miejscem. Aleksandrówka, mimo rzeczywiście, że leży na właściwie skraju gminy Drelów, jest miejscowością szczególną, ponieważ jest właśnie wzbogacona ta osada właśnie w ten piękne założenie parkowe, w piękny dworek, jeszcze z czasów potockich, XIX-wieczny, 5 hektarów parku, budynek dawnej rządcówki, no i oczywiście zagospodarowana nielegalna kopalnia piasku z czasów jeszcze minionych, która przekształciła się jakby samoistnie w dzikie wysypisko śmieci. Udało się połączyć siły i zrekultywować ten teren i przekazać w tytułem użyczenia ten grunt Lidze Obrony Kraju. I to właśnie Liga Obrony Kraju, chłopaki z Drelowa, którzy bardzo, bardzo prężnie działają od lat, mimo że ustroje się zmieniają, ta organizacja funkcjonuje i powinna funkcjonować, bo jak widać potrafi gromadzić wokół siebie mnóstwo pasjonatów strzelectwa, ale nie tylko, przede wszystkim ludzi, którzy chcą coś zrobić dla innych, są otwarci na inicjatywy, są na tyle odważni w swojej i zdeterminowani w swoim działaniu i konsekwentni, że potrafią wymyślać strzelnicę od początku i doprowadzić ją do stanu, w jakim na chwilę obecną jest. Poprawa bezpieczeństwa, możliwość spotykania się, rekreacyjne imprezy, to wszystko, co dzięki temu tutaj zafunkcjonuje. Panie z koła gospodyń wiejskich, które są świetnymi gospodyniami i doskonałymi kucharkami, też przy tej okazji oferują swoje usługi w postaci wsparcia właśnie kulinarnego takowych imprez, więc zapraszamy wszystkich, którzy mają bliżej do Aleksandrówki niż na przykład do innych, już nie będę tu, żeby antyreklamy robić, innych strzelnic dalej położonych właśnie tutaj do nas. Jest dużo miejsca, jest cisza, spokój, można się rzeczywiście skupić, fajnie się pobawić, postrzelać, rozerwać, odpocząć, a przy okazji udoskonalić umiejętności strzeleckie również i te myśliwskie, i te bojowe, obyśmy tylko do papieru musieli strzelać i nigdy tych umiejętności nie wykorzystywali w praktyce, ale pamiętajmy o tym, że umiejętności takie jak samoobrona, w tym momencie elementy właśnie takiej samoobrony społeczeństwa powinny każde społeczeństwo szanujące pokój doskonalić. Na koniec, wójt trochę strzela? No tak, ja w wojsku strzelałem z kałasznikowa, miałem jeszcze to szczęście, że w wojsku, w czynnej służbie wojskowej przebywałem w 89 i 90 roku, więc nie jest mi obca broń typu KBKAK, nawet niezłe wyniki osiągałem z tej broni, natomiast teraz poluję, wiadomo, i też... I taka strzelnica do treningu się przyda. Do treningu i do jakichś sprawdzenia broni, jak najbardziej się nadaje. Często tak jest, że w trakcie sezonu, bo myśliwi to wiedzą dokładnie, że raz w roku muszą w sposób zorganizowany przestrzelać swoją broń pod okiem instruktorów i taka strzelnica też takie usługi będzie mogła świadczyć. Myśliwi incydentalnie również powinni broń sprawdzać. Często lunety się przestawiają, są jakieś drobne uderzenia boczne, inne rzeczy. No i prócz poszanowania dla zwierzyny, na którą się poluje, czyli celnych, skutecznych i uśmiercających natychmiast bez bólu strzałów, to potrzebne są jeszcze przecież, czy przede wszystkim potrzebne są zasady bezpieczeństwa. W związku z tym, jeśli myśliwy ma jakąkolwiek wątpliwość, czy broń strzeli tam, gdzie on zechce, to przede wszystkim musi przyjechać i taką broń przestrzelać. Nie gdzieś w stodołę, nie gdzieś w jakieś tam ogrodzenie, czy płot, czy nasyp ziemi w sposób niezorganizowany, zupełnie nielegalny, tylko właśnie tutaj. W prosty, odformalizowany sposób każdy myśliwy będzie mógł tutaj to przestrzelewanie broni swoje indywidualne przeprowadzić, oczywiście przy spełnieniu odpowiednich tutaj wymogów bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim serdecznie za wsparcie i życzę wszystkiego dobrego. Kolego, jako przedstawiciel stowarzyszenia o podobnym profilu działalności chylę czoła i gratuluję inicjatywy i trzymam kciuki, dlatego że tak jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli, zrobiliście kawał dobrej roboty na obiekcie, a to jest zaledwie 30% tego, co Was czeka. Zbudować to jedno, a doprowadzić do tego, żeby to żyło, to drugie. I żeby ten obiekt żył, inwestujcie w kapitał, inwestujcie w ludzi, ściągajcie imprezy, organizujcie. My jako stowarzyszenie pokrewne
na naszą pomoc możecie liczyć. A tutaj mówią, że jak to już kiedyś ktoś powiedział podczas bitwy pod Grunwaldem, mieczów ci u nas dostatek, tak? To pozwól proszę, że i my przekażemy wam skromny podarunek na to, żeby te dziesiątki były dziękuję. Jak najwięcej. Dziękuję. Dzisiaj strzelamy trzy kategorie. Dwie kategorie pistoletowe, jedna kategoria karabin sportowy. Są to dwa pistolety, jeden pistolet centralnego zapłonu, jeden 9 mm i jeden pistolet bocznego zapłonu 5,56 oraz tak zwany karabin centralnego zapłonu, popularny Kałasznikow. Nie skłamię, jeśli powiem, że gmina Drelów to jeden z niewielu samorządów i chyba jedyny w powiecie bialskim, w którym tak prężnie działa właśnie Liga Obrony Kraju. Tak, dzięki uprzejmości poprzedniego wójta gminy Drelów Adama Szulika i obecnego wójta gminy Drelów Piotra Kazimierskiego, no tak się składa, że mamy strzelnicę w urzędzie gminy. Sam Lok Drelowski działa od 1998 roku, więc już niedługo będzie 25 lat, a sama organizacja Ligi Obrony Kraju już w tym roku to 77 lat, więc to jest organizacja dość leciwa, która pomimo różnych zawirowań historycznych potrafiła się obronić i jakby bez szwanku wyszła z tych różnych takich niesprzyjających może różnych tych, ale była zawsze poza polityką, zawsze trzymała się swojego pomysłu, zawsze stawiała na obronność, na pomoc, na różne sporty, nie tylko strzeleckie, ale też krótkofalarstwo, lotnictwo. No wiemy, że Liga Obrony Kraju też organizuje kursy prawa jazdy, więc to nie tylko same strzelanie, ale różne inne pokrewne dziedziny. My też staramy się to łączyć i organizujemy różnego rodzaju turnieje halowej piłki nożnej. Wiadomo, w czasach pandemii, COVID-u mieliśmy trochę utrudniony temat, ale mamy nadzieję, że to się przetrwaliśmy i mam nadzieję, że to się nam uda i będziemy tutaj często gościć wielu naszych mieszkańców powiatu, gminy. Strzelnica ma trzy oddzielne tory, czyli mamy pozycję 25 metrów, jest to 6 stanowisk na pistolety. Jest stanowisko 50-metrowe. Tutaj strzelamy karabinek na 50 metrów, KBKS tak zwany, i mamy stanowisko 100-metrowe, jeden tor 100-metrowy i strzelamy tam czterostanowiskowym, możemy tam strzelać karabin centralnego zaponu, tak jak wspomniałem, Kałasznikowa. Rzesiek Michalczuk, dobrze mówię? Tak. Wspomniał, że tak naprawdę jesteś na 30% etapu powstawania tej strzelnicy, to prawda? Wiadomo, nie od razu wszystko jesteśmy w stanie stricte, idealnie zbudować, z tego względu, że no niestety tutaj ogromny raz, że to jest ogromny teren, druga sprawa, że no wsparcie oczywiście mamy i za to bardzo dziękujemy, aczkolwiek no, większość prac wykonaliśmy sami, bez udziału jakby środków zewnętrznych, tylko podpieraliśmy się pomocą naszych kolegów, członków. Wiadomo, tutaj mi to chylę czoła dla pana wójta gminy Drelów, który jakby wsparł nas tutaj w tym pomyśle i przekonał radnych gminy Drelów, żeby jednak zainwestowali w ten teren i jakby po części w nas, a przy okazji, żeby zlikwidowali dzikie wysypisko śmieci. No i dzięki temu razem wspólnie zrobiliśmy, uważam, coś dobrego. Oczywiście zanim zaczęliśmy budowę, przeprowadziliśmy tutaj pewne rozmowy z mieszkańcami Aleksandrówki, czy wyrażają zgodę, czy mają jakieś problemy, w sensie, że czy widzą jakieś niebezpieczeństwo. Hałas oczywiście, więc podeszli do tego, tak, otwarcie i na dzień dzisiejszy możemy cieszyć się otwarciem nowej strzelnicy, pierwszej strzelnicy w gminie Drelów. I z tego się naprawdę bardzo cieszę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak na pierwszy raz to jest. Ile dziesiątek? Bez dziesiątek. To znaczy z dwóch strzałów da się złożyć dziesiątkę. Aha, dobrze. Możemy zobaczyć tu.